3-4-3, 3-5-2, a może 3-4-1-2. Te formacje łączy jedna rzecz. Trzyosobowa linia obrony. Jeśli chcesz, żeby niejasny dla Ciebie temat został rozjaśniony na moim filmie, to daj znać w komentarzu. Granie trójką w obronie zyskuje w ostatnich latach dużą popularność. Taktyki tej używają tacy trenerzy jak Thomas Tuchel, Antonio Conte, Julian Nagelsmann czy Diego Simeone. Ta ofensywna formacja obrony składa się z centralnego obrońcy, dwóch półbocznych obrońców i pary wahadłowych. Centralny obrońca zajmuje się tylko środkową strefą i jest nieco cofnięty niż partnerzy po bokach. Półboczni defensorzy mają za zadanie bronić agresywnie i znacznie wyżej niż środkowy obrońca. Rolą półbocznych jest także asekuracja wahadłowych, którzy mają za zadanie włączać się do ataku, a także wracać do obrony. Dzięki grze trójką z tyłu zamiast czwórką, trener ma do dyspozycji dodatkowego zawodnika w ataku. Jeżeli w drużynie znajduje się dobry technicznie półboczny obrońca, taki jak przykładowo Rüdiger, można go wykorzystać i pozwolić mu na rajdy ofensywne, jakie prezentuje wcześniej wspomniany niemiecki obrońca. Nakładanie wysokiego pressingu na drużyny grające trójką z tyłu nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze, tylna trójka jest w równowadze z trójką presującej drużyny. Po drugie, w środku jest przewaga 4-3 lub równowaga 4-4. Po trzecie, gdy w pomocy jest równowaga, to w ataku jest wszędzie 1-1, co jest korzystne dla drużyny atakującej. Podsumowując, granie trójką z tyłu jest bardzo efektywne, ale jednocześnie wymagające pod względem umiejętności indywidualnych zawodników. To już koniec tego filmu. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.